Szpaku stawił Disa? Myślałem, że jutro wrzuci. Valash Adisre, White Widow Dis. Za chwilę atencji każdy z was by obrodził. Dokładnie jak Titrowi. Nie chodzi o to, z kim bijecie sztamę, tylko o ideologię, którą jak dziwkę sprzedałeś. To nie Dis was, dojechała karma. Ja p***le ty. No ogólnie jest ciekawie. No, jest ciekawie. Ten losowy jak za co, bo nie rozumiem? Znaczy nie, no bo wydaje mi się, że niepoprawnie interpretujesz słowa tutaj nawinięte. Czekajcie, muszę sobie poukładać wszystko. Znaczy ja się nie czuję obrażony jak coś. Bo tu po pierwsze zostało nawinięte, że oni mi w dupę wchodzą. Czy to jest prawda? Nie powiedziałbym. Ale na tym też polega disowanie, nie? Że z półprawdy też są argumenty. No też jest tutaj, jakby z takich ciekawszych rzeczy, ja nie wiem, czy to, bo chyba musi być prawda, że White Widow grało support przed Szpakiem. Okej. Okay. Mnie też w sumie ciekawi geneza tego, że White Widow nie lubi Szpaka. W Łodzi grali. Okej, okay, w Łodzi grali. Ja z tego, co rozmawiałem, bo się zapytałem Maciasa, o co chodzi w momencie, kiedy Szpaku tą mepkę puścił. Ja mówię, że chyba chodzi o te instastory takie, co ja zresztą pokazywałem u siebie na TikToku i że to było 3-4 lata temu i nikt niczego nie usuwał. Że to po prostu zostało wbite i ten. Ładne też było wstawienie się za swoją grupą słuchaczy. To też jest miłe zawsze. Ja też myślę, że Szpaku ma bardzo specyficzną publikę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie? Ale to moja interpretacja jest taka, że publika Szpaka traktuje Szpaka jako członka swojej rodziny. Bo on ma taką nietuzinkową trochę tematykę, która często się skupia na problemach psychicznych i różnych zła tego świata i ludzie, którzy są dotknięci przez rzeczy, o których on śpiewa, to się bardzo identyfikują z tego typu treściami. I tu znowu dochodzimy do tego, że w momencie, kiedy nie jesteś jakby targetem i nie masz niczego wspólnego z tym, o czym on nawija, to tego nie zrozumiesz, ale jak jesteś w takim stajcie życiowym, o którym on nawija, że też był, to prowadzi do identyfikacji tych fanów z twórcą. Jakby, że Szpaku im pomaga i tak dalej, nie? I że to też jest dla nich wyznacznik, bo on bardzo często w tych swoich kawałkach nagrywa i opowiada o jakby o takiej drodze do normalnego życia, która jest okraszona różnymi upadkami, chwilami słabości i to buduje właśnie takie specyficzne przywiązanie tych ludzi do Szpaka, więc ja się nawet nie dziwię, że ludzie teraz go będą wynosić jakby w niebiosa. Ja myślę, że na pewno da się to odbić. Pytanie jest, jak to się rozwinie, nie? Więc no, na pewno nie należy się tak zero-jedynkowo... Znaczy ten diss jest mocny, jakby okej, okay, nie? To jakby to też trzeba powiedzieć. Są punchy, są nawiązania, też są zaczepki. Dlatego ja też w swojej wczorajszej wypowiedzi, co na TikToku mówiłem, że no, to Macia zrzucił tu, a to chyba tak się zaczął i tak dalej. Już jakby nauczony jego beefem z Bezczelem, wiem, że potrafi też taki agresywny rap robić, nie? W Polsce obowiązują spójne standardy, które wprowadzają kolorowe śmietniki do segregacji śmieci. Podstawowe kolory segregacji śmieci to żółty dla metali i tworzyw sztucznych, niebieski dla papieru, zielony dla szkła, brązowy dla bioodpadów i szary dla odpadów zmieszanych. To White Widow zarówno jest metalem, tworzywem sztucznym, papierem, szkłem, brązowego nie ma. Stary to przecież nawijka dla ludzi w dołkach albo do zapłatkanych juliczek, a ten distok liryczny. No jest dobry ten diss. Tu jest jakby ciekawe spostrzeżenie na muzykę White Widow. O. A też widzę, że Szpaku bardzo się skupił na tym, że White Widow brali udział przy okazji gal freakowych. Czy że tą nutę dla Fejmu zrobili, czy że Macias właśnie był w High League'u. Szpaku jak coś to jest totalny przeciwnik gal freak fightowych, nie? A to zresztą chyba po jego wystąpieniach, czy publicznych, czy na nutach można stwierdzić. Ja pamiętam, jak z nim rozmawiałem wtedy przy tym pamiętnym spotkaniu, to on powiedział coś takiego, no wiesz, bo już tam sobie tam luźno gadaliśmy o różnych rzeczach, i on powiedział coś takiego, że musiałby być skończonym, że już tak, że alkoholizm by zawładnął jego życiem, musiałby być takim totalnym żulem, który nie ma na butelkę wódki, żeby tam wystąpić. I że dla niego tacy ludzie tam występują. I że to jest totalne nieporozumienie. No bo to jest idealne do disowania. Macias mówił o sobie, jakby był zabijaką, okazało się, że z kiepem do gaszenia. A myślę, że twoja interpretacja też nie do końca jest ten. To, że się bijesz i że za każdym razem, gdy jest jakaś sytuacja i możesz się wstawić za kolegą, to robisz, nie oznacza, że nie możesz przegrać sportowej walki. Bo podejrzewam, że większość kozaków należących do bojówek piłkarskich, którzy za każdym razem sztywno pójdą za swoimi ludźmi, nie zrobiłaby dużej kariery w sztukach walki. I nie chcę tutaj, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz wspominać o różnych kibicach, którzy się biją, ale nawet ci najbardziej zhypowani, ci, którzy mają największy talent do bójki, też przegrywali. Więc akurat
Przegranie walki nie jest wstydem. Ja tak uważam. To, że ktoś przegrał walkę, jakby może ci być mniej bądź bardziej wstyd, ale jeśli wychodzisz walczyć i przegrywasz, to po prostu przegrałeś. To jakby to nie powinno... Wstydem jest przegrać jak Denis ostatnią walkę. To jest wstyd. Wyjść do walki, że ktoś cię znokautuje, był lepszy, trafił ci więcej razy, złamał ci szczękę i przegrałeś, to nie jest wstyd. Po prostu. Zobacz największych kozaków na świecie. Mike'a Tysona, McGregora. Oni też przegrywają. Natana Marconia. Oni przegrywają, stary. Szpaku, przeciwnik frików, apropsuje Filipka. No on nie lubi Szpaku, z tego co ja mam zrozumiane, jest przeciwnikiem zjawiska freak fightów ogólnie. No Khabib ma do zera rekord. Wiesz, tylko jakby Khabib bił się jeszcze 10 lat, to pewnie też by kiedyś przegrał, nie? W Khabibie to jest wow, że on odszedł w swoim prime. On mógł jeszcze rozpić z 5 ludzi na luzie. Potem z racji też pewnie zdegenerowania organizmu, wiesz, upływ czasu, też ludzie by bardziej go w jakimś stopniu byli w stanie rozszyfrować, bo to zawsze się tak dzieje, by miał coraz ciężej po takich, nie wiem, na przykład jakby się bił przez te ostatnie 3 lata teraz i za 2 lata już by miał w kur... ciężko, aż w końcu przyszedłby kurwa ktoś, kto byłby jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy technicznie, by go kurwa poskładał, bo takie jest życie, nie? Więc no. Był Pele, wszyscy myśleli, że nie będzie lepszego przed Maradona. Potem było już nigdy nie będzie kurwa lepszego, to nagle Ronaldinho kręcił każdym. O kurwa, nie będzie kogoś takiego, kto, czy tam Ronaldo jeszcze, nie? Nie będzie lepszego napastnika. Przyszedł Messi z Ronaldo. I uważam, że za 10 lat znowu pojawi się jakiś piłkarz, który, czy on będzie lepszy, czy nie, to ciężko będzie porównać, bo ciężko jest przyrównać Pele do Cristiano Ronaldo, Maradonę do Messiego, bo ciężko jest to zrobić, ale znowu przyjdzie jakiś człowiek, albo jakiś dwóch, trzech, czy nawet 10 człowieków za naszego życia, który swoimi osiągnięciami będzie starał się przyćmić poprzednich kozaków. John Jones, prawdziwy GOAT, a też przegrał. No Floyd akurat nie przegrał, ale taka kolej rzeczy po prostu jest. No wiem, jak przegrał, ale... Ma porażkę. To chyba jeszcze gorzej, kurwa, nie? Że używałeś dopingu. Tak jesteś kozak, kurwa, nie umiesz na czysto? Wiesz, o co chodzi, nie? Więc ogólnie tak, ten dis jest mocny, jest fajny. Myślę, że bardzo dobry research został tu poczyniony. I rzeczy, które można było poddać wątpliwości, Szpaku poddał wątpliwości. Pod wątpliwość, o, na takim zasadzie. Myślę, że z racji tego, że cały White Widow zostało zdisowane, to chyba teraz będzie czteroosobowa odpowiedź. Tylko nie wiem, czy 4 osoby są potrzebne. No i nie przegrał z Masterem jak Macias. Jeszcze Kubi to szybko tutaj jest ten. Dobra robota jak na jeden dzień. Aż mi się przypomniało jak ten. Jak mi się przypomniało, jak Pichu się disował z dużym P. To duże P chyba też tam w jeden dzień odpowiadał. Solar chyba tym odpowiadali też po jednym dniu. Aspiratio po jednym dniu. Czy wiem, co się teraz dzieje z żaluzją? Nie wiem, co się teraz dzieje z żaluzją. Wiem, że jakiś czas temu, bo to jest też z tych klimatów ziomeczek, jakieś 2 lata temu wiem, że w więzieniu siedział. Ja trochę fenomen Szpaka zrozumiałem, jak się z nim kłóciłem wtedy te 3 lata temu. Znaczy kłóciłem, kurwa. Nie nazwałbym tego kłótnią, no ale kurwa, powiedzmy, jak była ta cała zadyma z tym związana, bo paradoksalnie od... To akurat trzeba przyznać publice Szpaka, tam jest kurwa dużo normalnych ludzi, którzy nawet jak mogli, wiesz, by przyjść powiedzieć, o kurwa, co ten Nitro pierdolił, tą płytą rzucił, kurwa, sram ci na grób, kurwa, rozumieć, jak cię spotkam, kurwa, będziesz w dupę, to zamiast jakby takiego podejścia, dużo osób do mnie pisało, jakby ja nie wiem, czy oni się umówili, czy po prostu tak czuli i dużo osób czuło to samo w tym samym momencie, ale na przykład dostawałem takie elaboraty na Instagramie, takie długie, gdzie na przykład ktoś mi mówił, dlaczego nie powinienem źle mówić na Szpaka, bo on mu pomógł w tym momencie, tutaj się poczuł jakby, że ta jego droga ku jakiejś tam wolności od jakichś używek, czy radzenia sobie z tematami codziennymi, na przykład w tym wypadku tak mu pomogło, potem to, potem gdzieś go tam coś spotkał, kurwa, wiesz, jakieś tam, no, historia po prostu, jakaś zioma życia i jakby parę osób to zrobiło, nie? Ja mówię, no okej, no dobra, no, tak jakby też spoko, nie? Bo powiedziałem na początku, że to jest bardzo ogólnie, to jest bardzo specyficzny odbiorca i tamte współżycie pomiędzy tymi ludźmi jest dzi, nie? Myślę, że da się tu poodbijać i też Szpakowi powyciągać niektóre rzeczy, nie? No bo też różne rzeczy robił. O Jezu, jak ja uwielbiam obrzucać. To jest takie gówniarskie, bo czuję się jak gówniarz mając takie podejście, ale ja lubię, jak się dzieje, stary. Bo ja mam też takie... Ja dzisiaj z Filipkiem na ten temat rozmawiałem, bo Filipek mi poświęcił 10 minut, żeby jakieś swoje przemyślenia mi przekazać. Ja mu potem się odwdzięczyłem głosówkami i jakby wyregulowaliśmy pomiędzy sobą, skontrastowaliśmy opinie. Ale z drugiej strony ja nie wiem, czy też to muszę mówić, bo w sumie o tym nie powiedziałem, ale jeśli chodzi o chłopaków z Łodzi tutaj, to ja też prywatnie ten, nie mogę nic tutaj im zarzucić. Właśnie dzisiaj też z Filipkiem o tym rozmawiałem. Ja poznałem Barego i Maciasa podczas grania w GTA. Pamiętam, był jakiś ten zajebany
zjebany COVID w dupę. Wszyscy siedzieliśmy w domu i Taku przyszedł z dwoma osobami. Ja tak na początku mówię, kurwa, z kim tu przyszedłeś do ekipy, nie? I jest jedna rzecz, którą też muszę powiedzieć. Ja na przykład uważam, że Macias bardzo nie wykorzystuje swoich możliwości muzycznych. Bo umówmy się, osoba, która nie chodzi, kurwa, po szkołach muzycznych, która nie chodzi na lekcje śpiewu i grania na instrumentach, jeśli potrafi robić takie inne rzeczy, kurwa, wiesz, beatboxować, trochę modulować głos, grać na, kurwa, fortepianie, harmonijce i gitarze, to jakieś predyspozycje do tego ma. I ja zresztą, co też przybiję, i to ja im kilkukrotnie na przestrzeni lat różnym osobom w różnym czasie mówiłem, że oni powinni bardziej się jakby skupić, wiesz, to zabstrahując od tych bifów, nie? Że powinni się skupić na robieniu fajnych rzeczy, a nie tylko na nakręceniu melanżu 2-4, nie? Więc to mnie kurwa, jakby na koniec dnia nie jest to moje życie i nawet, ale nie jest mi to obojętne, nie? Bo ja nie chciałbym, kurwa, widzieć swoich kolegów czy swoich znajomych, którzy, kurwa, są pouzależniani, kurwa, nie wiem, od alkoholu, od narkotyków, kurwa, którzy trafiają do więzienia, którzy się plączą w niepotrzebnie bójki. To w sumie nie tylko ich się tyczy, bo to jest więcej osób tego typu znam i staram im się to wyperswadować. I kurwa, niestety za każdym razem po czasie wychodzi na moje. Tylko problem jest taki, że jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, a oni mówią, o kurwa, na spokojnie, to jest jeden, a dwa lata później to już czasami jest za późno, kurwa, i to już wiesz. To już jest, kurwa, delirka, brak przegrody, kurwa, nosowej i, kurwa, kakao w głowie, nie? To było moralnie może coś pomoże. Nie da się pomagać ludziom, którzy tego nie chcą, nie? I z wielkim bólem serca ja to zawsze mówię, no ale niestety, no, ja mogę komuś pomóc, mogę z kimś porozmawiać, dużo mogę dla kogoś zrobić, no ale to głównie praca od kogoś, nie? Sentino to też jest taki case. O nim bym nie powiedział, że to był kiedykolwiek mój przyjaciel, bardziej znajomy kolega. Też chyba nad wyraz się starałem komuś pomóc, ale jeśli ziomek się, wiesz, woli nic sobie nie zmieniać, to ja też nie wiem, czy kurwa takie osoby da się zmienić, nie? Gościu, rozdawałeś autografy na koncercie White Widow. Powiem ci więcej, ja nawet taki koncert zorganizowałem we Wrocławiu, więc nie za bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Ja uważam, że fajną rzecz wtedy zrobiliśmy, bo zrobiliśmy koncert za złotówkę dla ludzi, którzy wpadli i kupili coś na sklepie. Z racji tego, że skończył nam się fioletowy kolor na szwalni, a ludzie zamówili dużo fioletowych rzeczy i były opóźnienia. Więc myślę, że spoko też zrobiliśmy. Jesteś współodpowiedzialny za tą katastrofę, jaką? Co ja ci, kurwa, zrobiłem? Zwaną White Widow. Tak, ja też lubię przechodzenie, popadanie ze skrajności w skrajność. Czyli jeszcze wczoraj było, kurwa, fajnie, słucham sobie Maciasa, no drip drip bratku, bla 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 bla, biała wdowa, znaki, kurwa, palcami, a teraz już, kurwa, każdy jest, kurwa, do szczania. Przede wszystkim podstawowym pytaniem jest, jeśli to story się pojawiło 4 lata temu, do czego w sumie Szpaku sobie teraz o tym przypomniał, nie? Na tych story cisną każdego z maina, nie tylko Szpaka. Tu nie chodzi o story, co Szpaku nie podjął tytuł Crazy Frog od Fałkiego. Znaczy, z tego co ja wiem, to Szpaka nie lubili dlatego, że jest jakaś ekipa w Katowicach, która się nazywa Gugu. I potem Szpaku założył Gugu. Nie wiem też, na ile mogę mówić, ale tam była jakaś spina pomiędzy tym Gugu z Katowic i tym Gugu od Szpaka. Tam jakieś, kurwa, różny, że tak powiem, przemiał wiadomości był, kurwa, pomiędzy nimi. I nawet, kurwa, taki dziwny i myślę, że to od tego się zaczęło, nie? Gugu TV kanał mają. No i właśnie myślę, że to może być powodem ten. No nie wiem, może w tych kawałkach, jeśli będą dalej kontynuowane, coś sobie wyjaśnię, bo ja też się nie czuję osobą upoważnioną do tego, że się wypowiadać w cudzym imieniu, bo ja też tego do końca nie pamiętam. Gugu od Szpaka usuwało disy. No było, ale Aleszen coś tam przepraszał za to i chyba chwila zgody była. Nawija w numerze Aleszenia, a on z Gugu jest. I wbiega White Widow z tego, co widzimy na scenę, więc zaczyna się grubo. Ta przebitka jest chuj akurat. Bo chłopak opali, kurwa, i go ochroniarz trzymał. A to trochę wygląda, jakby go, kurwa, katowali na ulicy i przepraszał, kurwa, jak Sentino z Halo Policja. To akurat, kurwa, Kubi domiksował tutaj, kurwa, tak na patencie trochę, nie? Tam chyba tylko Barry wleciał z White Widow. No wleciał Barry, ale Macias był na scenie i go ochroniarz trzymał, a tam, kurwa, coś tam było, stary. Nie wiem, co on tu nawija. Odblok? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, o co chodzi. Dzielnica Chicago. Aha. Subiektywnie uważasz, że osiągnąłeś życiowy sukces bez dywagacji nad słowem sukces? Myślę, że nie osiągnąłem sukcesu. King Von chyba był z Odblok, a tytuł solo Maciasa to RIP. King Von chyba to nawiązanie. Okej. Okay. Nie jest mocny ten diss. Ja myślę, że też będzie mocna odpowiedź na to. Bo koniec końców, no taka jest droga, nie? Jak tam napisał sobie Disa w chwilę na kolanie, to teraz się będzie musiał postarać troszkę. Tak myślę. Będzie się musiał postarać, to się postara. A nawet jeśli,
A przegra beef, nie on pierwszy. To jest coś, co dzisiaj właśnie Filipkowi mówiłem. Że mi się już k***a myślenie też zmieniło, ja to mam wy***ane. Bo oni sobie pokrzyczą na tych numerach, ludzie się trochę ponapierają głównym w komentarzach i k***a będzie to samo, co było tydzień temu. Ten, kto miał iść do biura, pójdzie do biura, ten, kto ma iść do szkoły, pójdzie do szkoły, ten, kto ma odpalić streama, odpali streama, będzie k***a dokładnie to samo. To nie jest k***a przełomowy moment w historii świata, jak 11 września 2001 roku. Nie k***a. Stary, to jest... Ja się też nauczyłem czerpać z tych takich rzeczy, co się dzieją w internecie, że jak coś jest śmieszne, to się śmieje, ale na koniec ja mam wy***ane, nie? Jak się nazywa ten z WW, co kompletnie nic nie umie? Czemu tak mówisz, stary? Nie chcąc być chamski dla WW, ale ten beef to dla nich lekkie promo. Wiesz co? Niekoniecznie to jest promocja. Promocja jest, kiedy na tle lepszego rapera pokażesz się z dobrej strony, bo czasami beef oznacza zakończenie kariery, jakkolwiek to zabrzmi. Jak beef z SB Mafią w Aspiratio, to 3/4 składu przestało rapować, a Śliwa kurwa 5 lat się odkuwał. W bifach pierwszy rzut Disa się nie liczy? Tak, to też masz rację. Ma tu ten, masz raczej rację. Ogólnie tak, jeśli teraz Macias wyda Dis, który będzie mocny, to nawet jak początkowo z racji tego, że Szpaku ma dużo więcej fanów od White Widow, przyjdą i to zdislajkują, to z perspektywy czasu coś może się ikoniczne wydarzyć, nie?